Ministrów, że mielibyśmy wolne wybory i wybieralibyśmy prezydenta, jakiego my chcemy. Wie panie generale, za taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a pan minister spraw wewnętrznych. W okrągłym stole tkwiła drzazga. Tą drzazgą była Magdalenka. Od 20 lat okrągły stół przedstawiany jest jako dowód rozwagi i dojrzałości PRL-owskich dygnitarzy i części antykomunistycznej opozycji. Mało kto mówi o tym, że okrągły stół był formą ochrony komunistycznej władzy. Wciąż nie wiemy, w jakim stopniu o tym, co działo się pod koniec lat 80. w Polsce, decydowano na Kremlu. Misja specjalna dotarła do tajnych depesz ambasady PRL w Moskwie, które rzucają nowe światło na tę sprawę. W materiale odsłonimy też kulisy wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. W trzeciej fazie przemian zostanie uformowany rząd w Polsce. Koalicyjny, skupiający przedstawicieli partii komunistycznej, reprezentantów reaktywowanej Solidarności i Kościoła. W tym rządzie mogłoby się znaleźć kilku tak zwanych liberałów. 85 rok, Anatolij Golicyn, oficer KGB zbiegły na zachód. Cztery lata po tej prognozie, lipiec 88 roku. Wizyta Michaiła Gorbaczowa w Polsce. Pierwszy sekretarz KPZR rozmawia z pierwszym sekretarzem PZPR na temat umocnienia chwiejącej się władzy komunistycznej w Polsce. Gorbaczow nalegał na to, żeby problemy Solidarności rozwiązać. Nalegał na to. To wiem na pewno. Jaruzelski doszedł do przekonania, że taką metodą doskonalenia ustroju będzie okrągły stół, forma poszerzenia obozu rządzącego poprzez pewną kooptację ludzi z opozycji w zamian za określone ustępstwa. I to z tym pomysłem się podzielił z Gorbaczowem. Gorbaczow dał zielone światło. Nie mamy nic przeciwko takim rozwiązaniom ustrojowym w Polsce, które będą umacniały ustrój socjalistyczny. To przecież nie był projekt przekazania władzy społeczeństwu, narodowi. To był projekt konserwacji, jakiegoś usprawnienia tej władzy, tak żeby można się było z nią podzielić wybranymi przez siebie reprezentantami tak zwanej opozycji konstruktywnej i potem, żeby dalej rządzić. Taki był zamysł. Celem okrągłego stołu było umocnienie władzy tych ludzi, którzy tą władzę sprawowali w Polsce w latach 80., czyli przede wszystkim generała Jaruzelskiego, tyle tylko, że on miał już tą władzę sprawować jako formalnie bezpartyjny prezydent. Opozycja, Kościół były potrzebne, żeby ten proces uwiarygodnił. Nie upłynął miesiąc od wizyty Gorbaczowa, a przez Polskę przetoczyła się kolejna fala strajków. 31 sierpnia 88 roku Lech Wałęsa kończy strajki na Wybrzeżu. Dzieje się tak na żądanie Kiszczaka, z którym przywódca Solidarności spotkał się tego samego dnia w willi MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie. Parę dni później doszło do kolejnego spotkania Kiszczak-Wałęsa. Nie jesteśmy gotowi z diabłem sojusz zawrzeć, aby nie tylko z księdzem Moszczelikiem, ale by Polskę poprowadzić z biedy. No. To jest, słuchajcie, to jest szansa dla nas wszystkich. Dla Polski. Dla moich 8 dzieci. Tak to traktujemy. Trzeba było czasu, żeby doszło do naszego spotkania. Chcecie od razu natychmiast pewne rzeczy? Nie, ja nie chcę nic, tylko chcę właśnie, że jest taka wszystko. Szansa. Nie, pan chce wszystko. Że jest taka szansa, nadzieje. Że należy, że nadzieja. Właśnie, że jest nadzieja. Na dobrze, bo jest nadzieja. Jest nadzieja, proszę. Wtedy na tym pierwszym spotkaniu wam się powiedziałem, znaczy prostym językiem wyłożyłem ideę okrągłego stołu. Proponuję wam 161 miejsc w Sejmie. To jest te 35%. Na pierwszy rzut, że tak będą to wybory kontraktowe. Będziemy rządzić przez pierwszą kadencję wspólnie. W 93 roku za 4 lata, jak się nauczycie rządzić, odbędą się wybory numer 2, które będą całkowicie wolne. Apelu Wałęsy do strajkujących wystosowanego po jego spotkaniu z Kiszczakiem nie posłuchali związkowcy ze Śląska. Wszyscy myśleli, że Lech przyjechał wzmocnić strajk, a nie skasować strajk. Lech podjął próbę wyprowadzenia strajkujących
jak taczki podjechały, jak Lech widział, że a to tylko, żeby go postraszyć, jak Lech widział, że się niebezpiecznie robi, jak widziałem, że mu nogi zmiękły, jak widziałem, że mu się głos zmienił, no to, a ta grupa była naprawdę bez żartów. Potem go musiałem bronić, bo oni naprawdę to chcieli zrealizować. Wsadzić Wałęsę na taczkę, tak? Oczywiście, potem go trzeba było bronić. No i mówi, w czym ci pomóc? Ja mówię, w negocjacjach. To wtedy w szeregach Solidarności coraz głośniej zaczęto mówić o tym, że część opozycjonistów prowadzi tajne rozmowy z władzą. Już 4 lata temu historycy IPN dotarli do szyfrogramów z 1989 roku, tak zwanej grupy operacyjnej Wisła. Była to kilkuosobowa placówka PRL-owskiej bezpieki działająca w Moskwie. Z opisanych w szyfrogramach zdarzeń wynika, że Rosjanie już wiosną 1988 roku byli skłonni rozpocząć wstępny dialog z opozycją. W ramach tych raportów odnaleziono informacje o tym, iż od roku 1988 grupa wybitnych doradców głównego nurtu skupionego przy Lechu Wałęsie, głównego nurtu Solidarności, ta grupa doradców jak Adam Michnik czy Janusz Noneszkiewicz stara się o kontakty ze stroną sowiecką poprzez ambasadę w Warszawie czy poprzez różnych polityków sowieckich. Są rozmowy prowadzone, takim głosem powiedział, takim przyciszonym, z Globusem będę rozmawiał. Kto to będzie? Tak, jak ja się, domyślałem się, ale zapytałem się o tego Globusa. Lechu mówi, to nie wiesz, to jest Globus. Mówi, Gorbaczow, do Moskwy pojadę. Na co ja mówię, Lechu, nie rób mi takiego wstydu, no. Przecież to jest hańba, no. Jak ci sekretarze tam jadą po instrukcję, tak to będzie odebrane, no fatalnie. Ja wiem, że chcesz dobrze, no ale i odwodziłem go od tego. Misja specjalna dotarła do niepublikowanych dotąd depesz wysyłanych przez ambasadę PRL w Moskwie do MSZ w Warszawie. 2 września 1988 roku kierownictwo radzieckie przekazało Jaruzelskiemu, że trzeba podjąć dialog z Wałęsą i rozwiązywać złożone problemy metodami politycznymi. Czyli to nie jest strona moskiewska, która decydowała o tym, że mówiliście z Wałęsą? Nie, stanowczo mnie nie. Depesze w tej materii to są po prostu brednie. Świadczące o tym, że istnieje jakaś tendencja, żeby wszystko, co się działo w Polsce, wiązać z Moskwą. Moskwa wiele znaczyła, ale byśmy wtedy mieli też swoją głowę na karku. 8 września 1988 roku. Ambasada PRL w Moskwie do MSZ w Warszawie. Strona radziecka akceptuje wynik spotkania Kiszczak-Wałęsa. Ruszają przygotowania do Okrągłego Stołu. Przed rozmowami Okrągłego Stołu, podczas posiedzenia KKW, razem z Bogdanem Borusewiczem byliśmy przeciwni rozmowom Okrągłego Stołu, ale to z powodu obaw o oszustwo polegające na wyciągnięciu na powierzchnię struktur związkowych działających w zakładach pracy, które w wypadku ujawnienia zostałyby rozgromione. Ta obawa już w trakcie obrad okazała się niesłuszna i to było jedyne zastrzeżenie, które wcześniej miałem. Owszem, jeden z kolegów z dawniejszych lat, który mnie wtedy spotkał, przekonywał mnie, że oni i tak was oszukają i stale kombinują, więc zostaniecie nabrani, ale nie miał racji. Okrągły stół był, jest i pewnie jeszcze długo będzie dość zmistyfikowaną imprezą, bo tak naprawdę to, co najważniejsze, wydarzyło się poza nim, przed nim. Natomiast sam Okrągły Stół był pewną dekoracją. Dekoracją na potrzeby opinii publicznej. W Okrągłym Stole tkwiła drzazga. Tą drzazgą była Magdalenka. Zgodzono się na wyprowadzenie części ludzi z Okrągłego Stołu do Magdalenki. I to było sprzeczne z wszelkimi zasadami. Pora zinterpretować głębiej pojęcie opozycji. Czy nie iść
drogą prostego i logicznego podziału na opozycyjność konstruktywną i destrukcyjną. Pierwsza może służyć dobrze krajowi, druga wyrządza mu niepowetowane szkody. Okrągły stół mógłby śmiało zostać przeprowadzony nieco później, ale pod warunkiem, że byłby reprezentatywny dla całego społeczeństwa, wszystkich ruchów politycznych, całej opozycji, bo część z niej, ta najbardziej bojowa, została wykluczona od rozmów przez gospodarzy, czyli przez Kiszczaka i Jaruzelskiego. To nieprawda, że oni chcieli wykluczyć Michnika i Kuronia, oni wykluczyli Macierewicza i Morawieckiego. To o to w gruncie rzeczy chodziło. W związku z tym cała konstrukcja była od razu kulawa na tą jedną nogę, bo te grupy reprezentowały dość znaczne odłam opinii, aktywnej opinii społecznej i dalsze konsekwencje i skutki tego wykluczenia odczuwamy do dzisiaj. Decydował o tym, że rozmawialiście tylko ze środowiskiem Lecha Wałęsy. Strona Solidarnościowa, Lech Wałęsa i jego najbliższe osoby wytypowały swoich przedstawicieli do okrągłego stołu. Myśmy to nie wkraczali. Magdalence odbierają wrażenie, że jest grupa dogadana dużo wcześniej. Że w Magdalence się tylko steruje tym wszystkim, próbuje sterować. Początkowo myślałem, że to może kultura wymaga takiej nadmiernej grzeczności albo coś, ale potem się okazało, że to jakaś nadmierna komitywa wynikająca już ze znajomości z wcześniejszego okresu między innymi. No. 11 października 1988 roku. Ambasada PRL w Moskwie do MSZ w Warszawie. Strona radziecka nie kwestionuje koalicyjnej formuły rządów i potrzeby rozbudowania bazy społecznej, która mogłaby uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Ja zaś ci pokażę, bo to jest na nazwiskiem. Ja się piszę po rusku, panie. Masz, o! Когда мы говорим о солидарности, то прежде всего имеем в виду Эль Валенсу и его группу, потому что существует еще другая группа в солидарности, которая противодействует в Валенсе, и с которой мы не ведем переговоров. То właśnie то деструктивные są, то есть Jacek Kuroń. Witam Państwa w sali kolumnowej Pałacu Urzędu Rady Ministrów w Warszawie. Nastrój oczekiwania. Za kilka minut rozpocznie się tutaj spotkanie, na które zwrócone są nie tylko nasze polskie oczy. Dobry, witam Pana. Cieszę się bardzo, że wreszcie się spotkali. No tak, też. Przed salą Okrągły stół był częścią ogólnej operacji rosyjskiej i ani Kiszczak, ani Jaruzelski nie byli sprawcami i decydentami. Decyzje podejmowano na Kremlu. Co więcej, jak wynika ze znanych już teraz materiałów z tamtego okresu, na każdym etapie tej operacji byli kontrolowani przez sowieckich nadzorców. To Kreml wymyślił tę operację, Kreml ją monitorował i Kreml o wszystkich decyzjach, włącznie z personalnymi, decydował.
W moim głębokim przekonaniu podczas obrad Okrągłego Stołu, oczywiście wcześniejszych i zakulisowych w tej sprawie porozumień, zarówno tych, które miały miejsce w Magdalence, jak i w willi Służby Bezpieczeństwa MSW na Zawracie, podjęto decyzję o ochronie ludzi związanych ze Służbą Bezpieczeństwa. Chodzi o zamknięcie pewnego rozdziału naszej historii. Gdybyśmy wystąpili w tej chwili o akt generalny rehabilitujący wszystkich tych, to by znaczyło, że podajemy wątpliwość akt 13 grudnia i tego się domagamy. Traktujemy tę sprawę w taki sposób, ażeby nie była ona konfliktem politycznym między stronami. Chodzi o ludzkie sprawy. Aspekt, bym powiedział, humanitarny, no ale właśnie ludzkie krzywdy. I zatem nie szukamy tutaj politycznego konfliktu. Krzywdy stalinowskie przecież. Morderstwa sądowe, morderstwa w biały dzień. O tym naród wiedział, bo słuchał Wolnej Europy, głosu Ameryki. Jeżeli czerwoni o czymś takim, wiadomo, zagłuszali robić wszystko, żeby to nie docierało. Myśmy też w drugim obiegu też dość dużo w tym kierunku robili. No i o tym naród wiedział, naród był świadomy. I bez rozliczenia się z przeszłością, ja to wiedziałem. Robotnik nie ma przyszłości. Naród nie ma przyszłości bez rozliczenia się z przeszłością. Ja o tym wiedziałem, a okazuje się, że wielcy profesorowie intelektualiści nasi o tym nie wiedzieli. Udawali, że tego nie widzą. I to było najgorsze, to było fatalne. Wszyscy, którzy mówią, że nie było tajnych porozumień przy Okrągłym Stole lub wcześniej w Magdalence i na Zawracie, dedykuje namysł nad sceną, gdy pan mecenas Siła-Nowicki mówi przy Okrągłym Stole o zamordowaniu księdza Niedzielaka i księdza Suchowolca. Ta scena dramatyczna została wycięta i nam wszystkim, którzy oglądaliśmy obrady Okrągłego Stołu, nie pokazana. Wycięta tak, żeby tego nie było widać. Co więcej, przez następne 20 lat sam fakt, iż o tym mówiono przy Okrągłym Stole, został przed opinią publiczną ukryty. I ani pan Wałęsa, ani pan Geremek, ani pan Michnik, nikt z nich nie poinformowali nas o tym, że to w ogóle miało miejsce. W czasie obrad Okrągłego Stołu skrytobójczą śmiercią zmarli księża wspierający antykomunistyczną opozycję Stefan Niedzielak i Stanisław Suchowolec. Już po Okrągłym Stole 11 lipca 1989 roku zamordowano kolejnego księdza, opozycjonistę Sylwestra Zycha. Proszę wszystkich obecnych, aby uczczono śmierć gorliwych kapłanów i wielkich patriotów księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca powstaniem i minutą milczenia. Przeciwko układom z komunistami opowiadała się znaczna część opozycji. Domagano się rozliczeń komunistycznych zbrodni, natychmiastowej legalizacji Solidarności i wolnych wyborów. Paradoksalnie, wbrew stronie rządowej i solidarnościowej, wolnych wyborów domagał się przy Okrągłym Stole szef OPZZ Alfred Miodowicz. Ku zaskoczeniu wielu działaczy, władze Solidarności przyjęły w Magdalence warunek, by tworzony urząd prezydenta przypadł komunistom. Przy Okrągłym Stole, w zespołach, podzespołach, wszystko stało wtedy w miejscu. Tak jakby oni blokowali i czekali na taką deklarację. Nie chciałem być prezydentem. Ja dwukrotnie latałem tajnie samolotem do Gdańska na tajne spotkania z Wałęsą, które się odbywały w siedzibie arcybiskupa Gocłowskiego. I dwukrotnie Wałęsa mnie, rozmowy się odbywały w obecności arcybiskupa Gocłowskiego. Wałęsa dwukrotnie mnie się zobowiązywał, że 85% posłów OKP poprze moją kandydaturę na stanowisko prezydenta. Plus własne poparcie, plus poparcie ZSL-u, SD, HSS-u, PAKS-u. W zupełności wystarczyło. Dzień wstydu, ale nie mojego wstydu. Wstydu za moich kolegów. Nastąpił, według moich notatek, 15 marca 1989 roku. Stanęła kandydatura Kiszczaka. Pada wniosek. Jak ma być ten pałkarz, to już lepiej, jak będzie Jaruzelski.
i zostało przegłosowane, ja byłem jedyny przeciw. Grażyna Staniszewska i Stasiu Węglarz się wstrzymali. Reszta głosowała za Jaruzelskim jako prezydentem. W konsekwencji ja się zastanawiałem wtedy, co jest grane, co tu się dzieje w ogóle. Przecież jak można coś takiego? To można było zerwać w ogóle, można było zerwać rozmowy okrągłostołowe, wrócić na pozycje wyjściowe. Byliśmy w stanie wtedy już zrobić strajk generalny i przydeptać tak komunistów, że mielibyśmy wolne wybory i wybieralibyśmy prezydenta, jakiego my chcemy. I naród by wybierał razem z nami takiego prezydenta. Tak uważałem, że to był ten moment. Jak można było tak na takie ustępstwa pójść? Adam Michnik składa parodniową wizytę w Moskwie. 14 lipca 1989. Ambasada PRL do centrali MSZ w Warszawie. Na pytanie, kto jest osobą odpowiedzialną na stanowisko prezydenta, Michnik odpowiedział, że taką jest komunista Jaruzelski. Zechce pan mi odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących okrągłego stołu? Ale powiedziałem panu, no proszę pana, niech pan nie zrobił się jak ham. No. Powiedziałem panu, że z tą telewizją ja nie rozmawiam. Dziewiętnastego lipca 1989 roku. Senat i kontraktowy Sejm wybierają prezydenta PRL. Jedynym kandydatem na ten urząd był Jaruzelski. Przeciwko Jaruzelskiemu głosuje część ZSL i SD, a nawet jeden poseł PZPR. O zwycięstwie Jaruzelskiego przesądza 19 parlamentarzystów Solidarności, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu albo oddali głosy nieważne, co oznaczało poparcie Jaruzelskiego. Wśród nich byli Andrzej Wielowiejski, Aleksander Paszyński, Witold Trzeciakowski, Andrzej Stelmachowski. Senator Solidarności Stanisław Bernatowicz oddał głos na tak. Było rzeczą dość jasną, że Jaruzelski jest zagrożony, ponieważ część członków partii postanowiła głosować przeciwko niemu. I wtedy z grupą działaczy, zresztą zarówno z lewicy, jak i z prawicy, doszliśmy do wniosku, że trzeba wreszcie wyjść z tego impasu. Prawda, tu jest jakaś propozycja generała Kiszczaka, tu jest propozycja Jaruzelskiego i Wałęsa się nie zgadza. A co ważniejsze, nie mamy podstaw po prostu ani sił. Cała władza jest w ręku ich i wobec tego część z nas nie wzięła udziału w głosowaniu, obniżając, prawda, pułap. Część od nas oddała głosy nieważne. No i jak wiadomo, prawda, Jaruzelski przeszedł jednym głosem. Komuniści nie mieli już siły, żeby przeciwstawić rozwiązania siłowe ewentualnemu odsunięciu całkowitemu ich od władzy, odebraniu władzy, uniemożliwieniu uwłaszczenia, czyli no, rozliczenia całego systemu. To było możliwe. I tutaj upatrywałbym główny błąd i wadę, nie w samym okrągłym stole, tylko w tym, że obowiązywał czy wiele lat później, czy nawet w jakimś sensie może i obowiązuje do dziś. Z górą. No, mam nadzieję, że się już nie rozejdziemy. Myślę, że nie. Będę się Polski darzy. Tak, mam nadzieję właśnie. W trakcie tych rozmów zawiązały się pewnego rodzaju znajomości, przyjaźnie. Później, kiedy wydarzenia potoczyły się znacznie dalej niż to projektowano w Magdalence, kiedy okazało się, że system komunistyczny się rozpada, zrodziło się coś, co ja nazywam duchem okrągłego stołu. Otóż przekonaniem, że z tamtą stroną, która zapoczątkowała proces przemian, trzeba postępować w sposób szczególny, należy się jej określony szacunek, nie wolno jej pociągać do odpowiedzialności za te działania, które w latach 80. i wcześniej były ich dziełem. Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. Proszę jeszcze nie fotografować i nie kręcić. Ale ja panu przypomnę, że strajk na Wolku był, żeby pana uwolnić z internowania, a pan w tej chwili podaje... To powinien być powód do pańskiej dumy. Proszę pani, ja byłem 6 lat więcej. No i co z tego, że pan... My też byliśmy. My też byliśmy. Tadeusz gdzieś mówił, że warunkiem, Tadeusz Mazowiecki, że warunkiem sukcesu było to, że nie wracamy do historii. To znaczy strona
partyjna, rządowa nam nie mówi, jak my mamy rewidować i oceniać własną tożsamość, własną przeszłość, a my nie mówimy, nie domagamy się potępienia stanu wojennego. I wydaje się, że to było absolutnie rozsądne. Mówi się o tym, że Solidarność w 1988 roku była mocna, a władza była słaba. No, chciałem panu tylko przytoczyć taki przykład, że Solidarność potrzebowała 20 lat, żeby nam odebrać emerytury. Myśmy uważali wtedy, my, ludzie podziemia, Solidarności Walczącej, że właściwie ten system dogorywa. No i teraz można przecież zadać takie poważne pytanie, no, czy gdyby nie było okrągłego stołu, to komunizm by nie upadł? Było to ostatnie wydanie Misji Specjalnej, programu, który bardzo często poruszał niewygodne tematy. Programu, w którym wydobywaliśmy na światło dzienne ukrywane fakty. Patrzyliśmy władzy na ręce, ujawnialiśmy kulisy największych afer. Nie baliśmy się zajmować sprawami, których unikały inne media. W nowej ramówce dla tego programu nie było już miejsca. W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję Państwu, naszej wiernej, nierzadko dwumilionowej widowni. Dziękuję za cotygodniową obecność przed telewizorami, za słowa życzliwości i wsparcia, a przede wszystkim za tematy, które dzięki Państwu mogliśmy prezentować na antenie. Zainteresowanych tematyką śledczą zapraszam na nowy program, który już w marcu ukaże się w Jedynce. Do zobaczenia.